Bistro Fatale. Oto Haggis McChef, król kucharzy, właściciel ponad 100 restauracji, człowiek sukcesu o wyrafinowanym podniebieniu. Jego doskonałą kuchnię cenią smakosze na całym świecie. Prowadzi także program kulinarny, który prosie uwielbia oglądać. Haggis McChef od lat pomaga kucharzom doskonalić sztukę kulinarną, udziela bezcennych porad i zdradza tajniki fachu. Jak co odcinek i dziś odwiedzi kogoś, kto o pysznym jadle wie wszystko. O co chodzi, prosiaku? Och, a to ci niespodzianka. Wygląda na to, że Haggis McChef właśnie jedzie osobiście poznać Mami Fatale. Am. Kam, kom, kuma. Dadim. Bom, pom. Upiekło ci się, prosiaku. McChef ma ochotę na zupę pomidorową. Kamko. Pom-pom! Oj maj! Najfi! Zupa jest przepyszna. McChef prosi o dokładkę. Była wyśmienita. Mami dostaje 5 gwiazdek. Najwyższą ocenę. Tym dalom? Bim bum. Pan McChef wprost zakochał się w kuchni Mami Fatale. W związku z tym ma dla niej pewną radę. Proponuje, by otworzyła dochodowy biznes. Mami Bistro. Najbardziej ekskluzywną restauracją w okolicy. Mami jednak nie w głowie wielki zarobek. Prowadziła już kiedyś swoją restaurację. Teraz woli sielskie życie z ukochanymi zwierzakami. Oho, prosię ma na ten temat chyba inne zdanie. Próbuje nawet zarazić swoimi marzeniami psinę. Nese blingato.
Nej, no na nej. Nic z tego. Mami jest nieugięta. Daj fuj, no bombim. Bombam, es am orumetum. Co on im tam podpowiada? Wszyscy z niecierpliwością oczekują uroczystego otwarcia nowej restauracji mami. A jednak stało się, mami bistro w końcu otwarte. Zamówienie goni zamówienie. Mami nie nadąża z gotowaniem, a pupile ze sprzątaniem. Szybko zaczyna brakować warzyw w ogródku. Za zarobione pieniądze mami kupuje składniki na targu, ale apetyt klientów wciąż rośnie i rośnie. Mami brakuje sił na gotowanie, a zwierzakom znudziły się ciągłe porządki. O nie! Klientów jest tylu, że dla zwierzaków nie wystarcza nawet na drobną przekąskę. Racja, prosiaku. Proste życie jest jednak najlepsze. Prosie wyjaśnia, dlaczego zamknęli restaurację. Hagis Makrzew jest wzruszony. Przyznaje, że nic nie jest lepsze niż domowa atmosfera w gronie najbliższych. Hej! Neyla Dilo! Kimpo! Pieniądze szczęścia nie dają, chyba że przeznaczy się je na kulinarną wycieczkę dookoła świata. Daj faj! No. Arriva dalle.